Siemanko, z tej strony Sebol. Dzisiaj posegreguję sobie. Właśnie to chciałem już dawno zrobić. Posegreguję swoje bilety. Zobaczę tylko. To taki zapis będzie niby transmisji. Widać mi elegancko. Ale wezmę jeszcze buta, wstawię. Tu zawsze wstawiam takie coś jak but. Bo mi przeszkadza. Wtedy lepiej widać będzie mnie. Ale gdzie mam tego buta? To ci zagadka. Bo ktoś tu na pewno był. A tam są buty. Halo. Może tak nie robić. To będzie. O! To trzeba będzie tak włożyć. Nie wiem, że to śmiesznie wygląda, jakby coś tam wisiało, ale. Śmiesznie to wygląda, ale. Czy jest na wprost? No powiedzmy. To będzie odcinek wrzucony na kanał główny i też na może na. No na główny też będzie wrzucony, bo to będzie na kanale. Może głównym. Mam nadzieję, że będzie. Czy mnie dobrze widać? Nie wiem. Jutro praca, ale trochę pospałem w dzień i to sporo, więc śpiący nie jestem. Dobrze mnie widać? Teraz dobrze. Brakuje mi jednego koncertu. Zastanawiam się, gdzie on jest. 2015 rok, nie mogę znaleźć, bo na jednym nie byłem. Wiem, na którym nie byłem. Ale to nie był 2015 rok. Sorka, że w piwnicy, ale nie da się inaczej. Nie bardzo. Chciałem w domu to nagrać, ale 13 minut poszło. I nie miałem miejsca więcej. Mam 18 minut nagrywania, mówię zań. A dopiero ze cztery bilety włożyłem, mówię, no to ile ja będę nagrywał? Więc to taki live będzie, nie wiem. Może być tak, że będę się skupiał głównie na gadce, nic tu nie będę za bardzo, bo nie mam. Nagrywam tylnią kamerą. Więc nie mam podglądu na nic za bardzo. No i panowie, lecimy. Po kolei. Ktoś może się zdziwić, bo ktoś myśli, że o, raper, a on tutaj jakieś bilety, jakieś koncerty, zespoły. Tak, bo jedyne co mnie z rapem łączy, to tylko moja osoba, czyli to, co śpiewam. Jedyne mnie, co łączy z rapem. I taka naprawdę jedyna rzecz, która mnie łączy z rapem, to tylko to, że ja śpiewam. Swego czasu, no, lata tam 2000, coś takiego, 5, 4, coś te lata. Były te gazety Brawo, Popcorn się słuchało, Pei to dla mnie zawsze był król, dla mnie do tej pory jest, nawet mimo ponad 40, ale słuchało się tych Liberdoniu, takie te, wiecie, takie różne tam, takie były co w gazetach, bo kiedyś nawet płytę straciłem przez to, bo Peja w jednej piosence tak na końcu przeklinał, reprezentuje biedę, że matka jak się dowiedziała od sąsiadki z drugiego tutaj bloku niedaleko, że my taką muzykę mamy, to mi tą płytę połamała. A ojciec mówi, a tam było mleko, łapy, łapy, cztery łapy. No super piosenka. Ale brakowało mi czegoś w tej muzyce. Mówię, no brakuje mi gitar, brakuje mi jednak perkusji, coś by się zdało, żeby grał. No a teraz zaczynam, mam chronologicznie ustawione, tak jak było. Pierwszy koncert mój. Będę wkładał tutaj album, będę trochę przycinał. Więc to może trochę zająć ten film, więc wolę takiego live'a odpalić. Pierwszy koncert, na jakim byłem, który będzie w tym albumie zmieszczony. Tu jeszcze nie ma nic podpisane, żadnej, nie ma tu żadnej naklejki, że to są bilety moje. Nie wiem, czy dobry tytuł dałam, segreguję bilety. Nie wiem, jak to miałem nazwać, nie wiem, układam, nie wiem, czy jak to nazwać, segreguję chyba, nie wiem. I nie od 7 lat chodzę na koncert. Muszę zmienić tytuł w ogóle, przepraszam, nie od 7 lat. Ale to tytuł był taki na transmisję. 2007 jest pierwszy koncert. To przecież było 13 lat. Nie 7 lat. Nie mogę teraz zmienić tego najgorzej. No trudno. Może by się dało to zmienić? Nie dałoby się. Jest funkcja edytuj? Powiedz mi, że jest. Jest. Jest, jest, jest.
Dobra, jest zaktualizowany. Jest w ogóle wstępna cena, którą wydałem na bilety, ale to się powiększyło o chyba, nie wiem, czy wliczałem tą kasię, czy wliczałem dżema, czy wliczałem dwa dżemy, nie wiem. To była wstępna cena do któregoś momentu, 3039. Pierwszy koncert, na jaki byłem, to jeszcze chodziłem, jeszcze do szkoły się chodziło. To był pierwszy koncert, na którą namówiłem moją mamę w ogóle, bo sam nie mogłem iść, bo 2000 to był. Czekajcie, to pierwszy mój pierwszy, który ja byłem, to był 2009. W 2007, jak miałem jeszcze 16 lat, to był koncert zespołu Budka Suflera. Ktoś może zna. Legenda polskiego rocka, już niby grała, jeszcze wróciła, no ale teraz po śmierci tego, to nie wiem, czy będą grali, czy nie. Grali w składzie we trójkę, był tam Cugowski, był tam Andrzejczak, był tam Czystaw, ten, który te... Potem on, potem jakbyśmy byli jeszcze na jednym koncercie Budki, to niestety on potem nagle była wiadomość, że on zmarł. Znaleźli go gdzieś tam, nie wiem, w hotelu, czy tam gdzieś w domu. I to jest pierwszy mój koncert, na który mamy namówiłem. To jest Budka Suflera, 24 listopad, 2007 rok. Ciekawostka z tego, że moja mama pracowała tu w kiosku i pod kiosk przyszedł za zakupy robić, do mamy szefa przyszedł Andrzej Rosiewicz. To jest gościu, który śpiewał Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny albo Chłopcy radarowcy. Te najbardziej znane utwory. I jeszcze mamuśka takim tekstem do niego: o, pan Andrzej Rosiewicz, a ten mówi: wie pani co, jestem tak stary, że ja nawet sam nie wiem, jak się nazywam. Pierwszy koncert, 2007 rok. Fajna była oprawa w jednym momencie, bo jak była piosenka Piąty bieg i tam było Pogasną światła, takie w piosence jest, to zgasły światła wtedy. To było w sali kongresowej w ogóle, która nie wiem, czy już jest już do użytku, czy nie. Dawno się nad tym nie zastanawiałem. To jest od tego się? Czy tak się zaczyna ten mój album? Czekaj. Tak naprawdę to... To chyba nie ma różnicy, bo wkładam tędy, a tu wkładam też, tak? A więc nie ma różnicy. Drugi koncert mój, który byłem, gdzie dla pewności, może ktoś się śmiać, miałem 18 lat, powiem wam prawdę, żeby nie kłamać, to na ten koncert byłem sam. Ale taksówką pojechałem z moją mamą, bo nie wiedziałem, pierwszy koncert, była to stodoła, mówię, nie wiem, jak to będzie, mówię, lepiej podjedź ze mną. Chociaż mnie taksówką do klubu dowiezie, zobaczymy, jak to wygląda. A tłum był taki, że ja mówię, mówa, Erasmus tylko, ale tutaj tłum był, mówię, pierwszy raz byłem na koncercie takim samym. Tam w sali kongresowej to było tak, że nie było przed wejściem za bardzo ludzi, tylko wchodzili. A tutaj taka kolejka się ustawiła. I to był pierwszy mój koncert, 21 luty 2009, a ja 21 miałem urodziny stycznia, czyli miesiąc dokładny równy, 21 lutego, a ja w styczniu. Miesiąc dokładny to pierwszy mój koncert był Erasmus. Może pokażę z bliska. Chujowa kamera, trudno. To był drugi koncert, ale pierwszy mój taki samodzielny. Już po 18 urodzinach. Przeważnie były samodzielne, ale czasem się było z kimś. Drugi, o dziwo, byłem zdziwiony, bo myślałem, że dżem był jako drugi. Ale drugim moim koncertem był śpiewany w utworze Lady Punk. 17.04.2009 rok. Szczerze, nie opowiem wam nic o tym koncercie. Kompletnie nie pamiętam, jak ja się tam znalazłem, co tam grali, nie pamiętam nic. Byłem, bo mam bilet, ale nie pamiętam, to tak stare było, że naprawdę nie pamiętam. Akurat tego wydarzenia nie pamiętam. Co to było, jak oni grali. Musiałbym może przeszukać, czy mam gdzieś... A ja mam stare koncerty, ale mam stare wrzucone, ale to nie jest z 9. Musiałem poszukać z tego gdzieś na YouTubie, czy są jakieś filmiki, zobaczyć, czy ja coś kojarzę. To był trzeci mój koncert, tutaj tak się trochę zagięło, no trudno. Tu się trochę zagięło, no trudno. Trzeba było to jakoś odgiąć, czekaj. Ten filmik wrzuci pewnie, będzie na kanale głównym pewnie, to więc też będzie dobra, jakoś tu się zagięło, trudno. Może od tego zacznijmy, tu się zagięło, jakoś tak brzydko to wygląda.
że ja jestem taki człowiek, który jak coś mu nie pasuje, to woli inaczej to zrobić. Ja tak mam. Więc jeszcze raz. Jestem taki, jak to nazwać, taki, że jak na przykład coś gdzieś leży, gdzie na przykład, nie wiem, coś zawsze leżało mi na biurku, a nie leży, to mówię, kurde, to tu leżało i pamiętałam, że tu jest. Taki jestem dziwny po prostu. Tu już lepiej wygląda, więc tu zacznij. Jeszcze raz to. W moim słynnym barecie nagrywam, bo ponoć jest słynny. Niektórzy lubią, mówią, że fajny beret ma. A kolejnym koncertem właśnie jest pierwszy koncert zespołu Jam, za który nie byłem zadowolony, bo to jest koncert akustyczny. Pamiętam, jak na niego szłem, czy tam szedłem, jak ktoś woli. Poprawnie mówmy. Czy poszedłem, no nie wiem. Obojętnie, po prostu poszłem, poszedłem, szedłem. I pamiętam, że pierwszy był koncert. 45 zł, potem ceny strasznie wzrastały na Jama. Po złotówce, po dwa mówię, a, mówię, kosztowało 45, to ktoś powie, no to 7 dam, te 2 zł więcej w przyszłym roku. Potem było 59, czy tam 49, no to ktoś mówi, tak się mówi po 2 zł, ale coraz wyżej było chyba. Zaraz zobaczymy zresztą potem. Pierwszy koncert akustyczny to był taki, że wokalista Jamu siedział na krześle, oni tam grali na gitarach akustycznych, klasycznych, takich drewnianych. To mi się ten koncert w ogóle nie spodobał w ogóle. Na początku straciłem, mówię, ale dziwny był ten koncert, mówię, jakiś akustyczny. No niby fajnie, bo on tam głosem swoim śpiewał bardziej. Nie był taki rockowo-bluesowy jak normalnie. Było słuchać jego głos, bo ja uważam, że wokalista Jam ma jeden z najlepszych w Polsce według mnie. I bardzo taki fajny. Było słychać. Ale nie podobał mi się ten koncert jakoś. Nie wiem. A teraz koncert zespołu w Hard Rock Cafe, mianowicie zespołu T-Love. W 2009, nawet dwa razy na nich byłem, już widzę. To był 9.07.2009. Ja tam uważam, że Muniek jest bardzo dobrym rock'n'rollowcem. Jest, bo cały czas z nami jest. Zdrowotnie słabo ostatnio, niestety. Zdało się to, co się stało. Pojechał na koncert Boba Dylana i on jeszcze grał z jakimś tam jeszcze tym drugim. Zawsze chciał ich dwóch naraz zobaczyć. No ale jest z nami. I mówili tak, rokowania były takie, że mogło być gorzej. I według mnie to jest jeden z takich fajnych rock'n'rollowców starych. I powiem wam ciekawostkę z tego koncertu, już to opowiadałam, ale kiedyś byłem na koncercie i to właśnie może to był ten właśnie Hard Rock Cafe. I siedział facet, koło mnie stał facet. Bodajże mógł być chory na mógł mieć ADHD. Oczywiście, żeby się nikt nie śmiał, to jest normalna choroba, bo tak się o tak robił przy ścianie, tak się bują. Ale śpiewał piosenki tego, no i ja stoję sobie też koło niego. Tak patrzę na niego cały czas, bo mnie patrzyłam na niego, bo jednak był takim człowiekiem, na którego się patrzyło jednak, bo jednak się bujał tego, było widać, że on, że tak jakby był w ruchu tak jakby. I mówię, patrzę, on się schyla na dół, patrzę, podnosi jakiś plik pieniędzy. Tak sobie myślę, no, znalazł. I potem puka tego faceta z przodu. Tam dwóch facetów stało przed nami. Puka go i pyta się, czy to jest jego. A gościu może trochę się zgubił, mógł powiedzieć, że to jest jego, to by sobie wziął te pieniądze, dałby mu ze stówę już. A on powiedział, nie, to nie moje jest. Mnie w ogóle nie zapytał, czy to jest moje, ale nie wiem, czy ja bym powiedział, że to jest moje. Pewnie w pierwszej sekundzie odruchowo bym powiedział, że to nie jest moje, bo nie chciałbym oszukać. Ale plik pieniędzy był tak zawinięty, taka rolka. Tam mogło być koło tysiaczka albo i lepiej. Pewnie jakiś kelner zgubił, bo tam przechodzili co chwilę kelnerzy. Trudno, zdało mu się pewnie, stanie pewnie potrącony został za to, nie wiem. No to już nie wiem, jak to wyjaśnili. Potem ja głupi, bo ja za nim chodziłem potem, jeszcze pamiętam. Tam, gdzie on chodził, to jak on przeszedł w inne miejsce, to ja za nim poszłem. Myślałem, że może on zjarzy i mnie zapyta, co pan tak za mną chodzi? To powiedział, bo pan kasę mi zabrał. Mógłbym tak chciałam zrobić, ale... Mówię, dobra już, pies z tym, no. Szczęście miał to szczęście. To był T-Love, 50 zł. Potem Perfect, symfoniczny koncert. To był z moim tatą koncert. Pamiętam, byłem na wsi, tam, gdzie nagrywane były te... Nie, jeszcze nie nagrywałem warzywek wtedy. Na patelni. To nie było wtedy. To był 2014-15, coś takiego, albo wcześniej. To był 2009, pamiętam. Mój tato do mnie zadzwonił. Ja mówię, to idziemy na ten koncert? Mama tam ogarnęła bilety, gdzie kupić, bo mnie nie było niestety w Warszawie, więc fajny koncert, perfektu symfonicznie. Fajnie było. Potem znowu T-Love.
Co to było? To był normalny. Gość specjalny był Kora i Hołdys, Zbigniew. No i support Kumka Olik, taki zespół. Ciekawe, czy jeszcze istnieją. Muszę zobaczyć. Kumka Olik, taki, taka młoda gwiazda. To był taki rockowy chyba zespół, gitary były. Ale Kora była gościnnie świętej pamięci, no i Zbigniew Hołdys. Oni chyba zagrali wtedy tą piosenkę Kuba, bardzo fajną piosenkę mają. Jedyny ostatni utwór, który Hołdys chyba wydał, bo jeszcze miał teraz 16 nagrywać, ale chyba nie nagra. Jedyny ostatni utwór, który Hołdysa użył światło dzienne, to był Still Love, piosenka Kuba, bardzo fajna. To jest taka historia o tym, jak on miał przyjaciela, potem uciekli, jakiś pociąg wsiedli, że z domu zrobili z prześcieradła sznur, uciekli oknem, nie wiem. Taka historia, bardzo fajna. Koncert też był fajny. Kora też fajnie zaśpiewała piosenkę Tilawu i oni ich. Każdy zaśpiewał, tak jakby zaśpiewali piosenkę i jej, i ona razem z nimi ich piosenkę. To by trzeba było trochę chyba odciąć, mi się wydaje. Jest zbyt długie. Troszeczkę za długie, to odetnę trochę. Muszę posłuchać tego, bo ja to raczej nie będę wdawał się w żadne... Bo nie mam jak na razie, nic nie widzę w ogóle. Więc ktoś to niech posłucha sobie po prostu, może do snu. Ktoś idzie spać, to jest tutaj koncept Tilaw. W końcu chciałem to posegregować, bo już tak to marnie widać, już tak schodzą te. To jest 2009 rok. Przecież to ma 11 lat ten bilet. Jeszcze, że coś tu widać w ogóle, to i tak. Super. Mogło być jeszcze gorzej. Potem znowu z moim tatą byłem na jeszcze... Byliśmy na... Z tatą nie byliśmy na dużo koncertach, ale drugi był, bo myśmy mieliśmy na Perfect, a potem... Perfekt był 20, nie 20, co ja gadam. Perfekt był 17 października, a Budka Suflera 28 listopada. I pamiętam, żeśmy mówili takie coś, że siedzieliśmy tam i jakaś kobieta z tyłu mówi, a do mamy mówi, a idziemy jeszcze na Budkę Suflera? A ta mówi, nie, ja Czugowskiego jakoś wolę Perfekta, nie idę, nie chcę iść. My też chcieli potem iść na ten koncert. To się bilet zmieści, bo jest ucięty ładnie. Ja go wkładam w ogóle. If you know what I mean. Nie ogarniam tego. Nic tu ciekawostki żadnej z tego koncertu nie opowiem, bo nie było żadnej. Po prostu jest, bo jest. Tak to wygląda. Potem pierwszy koncert Dżema. Bodajże, bo jeszcze mógł być, bo ja miałem też były dużo koncertów takich Dżema i różnych takie Juvenalia, co tam był Dżem, Perfect, Tilaw. Nieraz byłem Juvenalia, takie darmowe koncerty fajne. Gdzie nie tylko studenci mogli, każdy mógł przyjść. Była impreza dla studentów bardziej uniwersytetu. Juvenaria, ale każdy mógł przyjść. To jest Dżem. Oni przeważnie w grudniu zawsze grają w Stodole, zawsze. Nie przeważnie, tylko zawsze grają w grudniu, tylko te symfoniczne były w kwietniu. Koncerty zawsze w grudniu, w pierwszy weekend, zawsze piątek, sobota. W pierwszy piątek, sobota grudnia. I tu widzę, że 38 bilety. Symfoniczny był droższy, akustyczny znaczy. Był droższy, ale to z tego powodu pewnie za akustyczny, nie wiem. Szczerze to nie wiem dlaczego, ale był droższy. Ale tu są ceny tych normalnych. Od 38 zaczął się pierwszy. Czyli lecimy tak. Tak, 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 tak. Fajny ten album znalazłem, bo ja szukałem albumu kiedyś takiego. Może gdzieś kupię inny, bo tu jeszcze biletów to raczej ja jeszcze będę sporo, bo ja jeszcze nie zawiesiłem swoich wypraw na koncerty na kołek. Mam nadzieję, że jeszcze wirus odejdzie i dalej spotykamy się z zespołem. Mam nadzieję, bo to... Mój sąsiad Marcin Styczeń w ogóle mówił, że wydaje teraz płytę Święci i mówi, ludzie go mieli wesprzeć, 25 tysięcy zebrał. Kiedyś to w ogóle dawał takie coś, że na przykład jak wpłacisz 10 tysięcy, to masz i kolację z nim, i koncert jakiś prywatny, jak wpłacisz 25, to masz i kolację chyba, czy tam i koncert, i płytę jakąś, dyskografię całą, czy coś. Teraz nie wiem jak to było, ale mówił, że wydam tą płytę, bo nie wiadomo, czy to nie będzie ostatnia płyta w moim życiu, bo może będę musiał pracy szukać, bo jak będzie ten wirus, no to nigdy już nie zagram, mówi. Potem był Dżem właśnie 3 grudnia. To już był spoko koncert, fajny, pierwszy. Nie wiem, czy to nie był... Nie, kiedy był urodzin? To mógł być z moim tatą właśnie, czekaj, to mogło być to. Bo to był w 2009, oni mieli 30-lecie. To mógł być jeszcze z moim tatą koncert. Jeszcze pamiętam, że był utwór, którego ja nie pamiętam z koncertu. Był List do M, ale nie mogę skojarzyć, bo wtedy nie wiem, czy ja do łazienki wtedy nie wyszłem. Bo była taka piosenka, która mi tak średnio odpowiadała, ta z nowszych ich. Wtedy może jak ja poszłem, to była ta piosenka właśnie. I mój tato mówi, że był. Przypomniał sobie potem. Potem z moim tatą byłem, o. To są 3 koncerty, z którym tatą byłem właśnie. Budka Suflera była w 9, potem Dżem w 9 byliśmy. No i 13 grudnia po Dżemie
byliśmy na... Mój tata bardzo uwielbia ten zespół Baj. Beata Kozidrak, jeden z najlepszych wokali w Polsce. Dla mnie to Bartosiewicz ma jeden z najlepszych, ale Beata Kozidrak jest w czołowej piątce, bo ma dla mnie najlepszy wokal też. Bań, koncert jubileuszowy, w ogóle na nim mogłem nas nie być. Nie z tego powodu, że nie wiem, żebyśmy gdzieś, nie wiem, przegapili, za późno wyszliśmy czy coś. To nie o to chodzi. Myśmy wiedzieli, że... Pamiętam jeszcze jak ten koncert, w jaki sposób na ten koncert się... Jechałem, miałem bierzmowanie, jechałem. Pamiętam, że była ulotka, że koncert jubileuszowy i pytam się mojego taty, pójdziemy na ten koncert? A ojciec mówi, teraz nie, bo teraz jest ten, potem pogadamy. No i poszliśmy. Pamiętam, że ja kupiłem jeden bilet, ojciec drugi kupił, chciał się dołożyć do tego. 70 zł kupiliśmy. Z jakiego powodu miałem na tym koncercie nie być? Ponieważ straszny kaszel miałem. Miałem grypę po prostu. Po prostu zwykły taki ten, jak w zimę się człowiek za ten... I łykałem syropy, ale mówię, tak kasłałem, że na koncercie się bałem, że mnie ludzie pogonią zaraz, że panie, ja to słucham, pan kaszle, pan jeszcze mnie zarazi. Ale starałem się robić tak, że nie wiem, przykrywałem taki... Bo wtedy choroba, nie fajki. Potem też byliśmy razem z moim tatą za 100 bilet. 2 bilety kupiłem ja. To był koncert, może ktoś go nie lubić, bo to ktoś powie, że gej, że trudno, ale dla mnie też ma jeden z lepszych wokali, bardzo go lubię. To jest pan Sir, bo tak nazywają go Sir, to się Sir chyba nazywa, Sir Elton John, który na dzień dzisiejszy nie występuje na żywo. Niestety powód był bardzo dziwny, który mi nie odpowiada, no ale nagrywać piosenki będzie, mówił. Nawet nagrał z Ozzym Osbornem, czyli jeszcze, jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywa, ale na koncertach się nie pojawi, powiedział, dlatego, że oni mają, jest gejem niestety, mają syna, tego nie toleruje strasznie, no ale i powiedział, że chce, żeby on miał 2 rodziców, żebym ja nie wyjeżdżał na koncerty, żeby po prostu, nie wiem, żebyśmy byli razem. Nie toleruję tego, ale ja go oceniam za muzykę, a nie za to, co robi, bo ktoś mówi zaraz, że czemu go słuchać, bo lubię jego piosenki, ma fajny głos i a co prywatnie robi, to już nie będę przecież wchodził w jego prywatny. Uważa, jak to jest dla niego słuszne, niech to robi. Jak może, nie jest to zabronione, to chyba nierówno ucięłem, to widać nawet. Jeśli nierówno ucina, trudno. Potem. Historia z tego koncertu była nawet na kanale. Tak nas zlało wtedy, że mój ojciec do tej pory mówi, że Elton John mi jest winny telefon. No tak nas zlało. No takiej ulewy to ja chyba w życiu nie widziałem. Myśmy poszli na koncert, było wszystko fajnie, słoneczko świeciło tego. Nagle koncert się zaczyna, zaczął śpiewać pierwszą, drugą utwór. Potem jak zaczęło lać na początku powoli, a potem jak zaczęło lać, to ja tak. Ja cały mokry, ojciec cały mokry. Ja poszedłem do tego takiego kibla przenośnego, to się nazywa się to toj. Poszłem, aż się rozebrałem trochę, w sensie koszulkę zdjąłem i ją trochę, to niektórzy mówią, że to się wyzmiąć, nie wiem. To się tak nazywa chyba. Czekajcie chwilę. Wyzmiąć, czy jak to się nazywa. Wiem, trochę ją przetegociłem. No i ojciec do tej pory mówi, żeby telefon mu oddał. Tak sobie wmawiał po prostu, żeby mu oddał telefon. Że mu jest winny telefon, ale tak nas zmoczyliśmy do autobusu, jak wracali autobusem, to szkoda mówić. Byli tak mokrzy, że aż fajka zapali. Z tych emocji. Lecimy dalej. Pierwszy koncert to jest Sony Świr Festival. A mianowicie z tyłu macie napisane kto, co i jak i kto grał. Anthrax, Megadeth, Slayer, Metallica. I wcześniej grał Behemoth, którego nie... Dziwny jest ten nergal, ale był po prostu na koncercie. Ja musiałem być od początku, bo byłem z kolegą, który załatwił mi w ogóle wejście. Muszę to jakoś inaczej napisać, bo tu się nie zmieściło. Muszę to jeszcze raz napisać. Albo tu wytnę może, w tym miejscu zobaczę, bo to jest urwane. To jednak bym to urwał, to nie będzie napisane, kto grał. Się po tej stronie chyba napiszę. Nie mam markera, to kiedyś napiszę. Kolega mi załatwił tak, że miał znajomego na bramkach, takiego ochroniarza, i mówił, słuchaj, dwóch mogę wpuścić, może pójdziemy razem z tym kolegą. To był kolega mojego mamy szefa, taki, co gazety rozwoził,
On jeszcze był tym, ten malował ciała, czyli tych nieboszczyków. I jeszcze miał trzecią jakąś tam robotę. Głównie to było gazety rozwoził. Ale potem jeszcze ciała malował, czyli był, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, nie grabarz, tylko inaczej to się nazywa. I ten, i jeszcze miał jakieś tam roboty tam w domu, komuś tam robił jakieś remonciki czy coś. On załatwił nam wejście, że mogliśmy naprzód się dostać, czyli i pytał się, mówi, może z tobą pójdę, ale ten kolega mówi, że ja jestem z kobietą, no nie bardzo, że z dziewczyną jestem, czy to jest dziewczyna jeszcze jego była. Mówi, że nie bardzo. Szkoda, że nie mam z nim do tej pory kontaktu, byśmy pogadali, ale on wyjechał i nie ma kontaktu z nim. Jakiś Facebooka ma, ale nie odpisuje tam w ogóle pewnie. Ma jakieś tam zdjęcie z jakimś polskim zespołem, czy tam jakimś polskim jakimś człowiekiem od zespołu jakiegoś. I szczerze, to byłem od początku koncertu i ja poszłem z nim na ten przód. No ja się zgodziłem, mówię, pójdę, bo jak tamten nie może, to miałem za darmo. Miałem bilety, które kosztowały tyle. 198 zł. A poszedłem naprzód, gdzie było ponad 400 chyba. Albo i lepiej, nie pamiętam cen. Musiałbym wygooglować. No i pamiętam, że te pierwsze zespoły jakoś mnie nie bardzo chwyciły, bo ja głównie chciałem iść na Gwiazdę Wieczoru, ale byłem na każdym. Tam jeszcze jakaś kobieta, w ogóle jakieś dziewczyny, dwie młode stały przede mną i ona twierdzi, że ja ją dotykałem w ogóle. No taki był ścisk, że nie dziwota, jak tam było tak ciasno, nie można było na to usiąść. Ja od godziny 14 do 20, którejś tam drugiej albo trzeciej, w ogóle nigdy w życiu tyle nie stałem. Chyba w pracy tyle stałem, jak byłem. Jak nieraz miałem stać, jak w pracy, jak byłem w jednym miejscu w pracy, że stałem od 11 do 20. Pierwszej, no to 10 godzin, a nie raz 11, bo od 10. To tylko wtedy tak stałem. Ale tam się mogą pochodzić trochę. A tu nie można, bo tak było ciasno, ludzie tak się przepychali, że wtedy pamiętam jeszcze, że ludzie tam krzyczeli, że to było wtedy, co było jakieś euro było, czy to mundial chyba był. Ten w Brazylii. Jeszcze mówili, że Hiszpania przegrała, że Szwajcarią chyba pierwszy mecz. W taką sensację krzyknęli. I ta dziewczyna jedna mówi do drugiej, słuchaj, on mnie chyba z tyłu dotykał. I ta coś tam mówi, weź się pan odczep, coś takiego krzyknęła na mnie, no ale nie wiem, o co jej chodziło, przecież tam był taki ścisk, że nie dało się inaczej. Pierwszy mój koncert zespołów takich mocniejszych, tu jeszcze mogę uciąć w razie czego. No i to trzeba będzie uciąć niestety tutaj, gdzie jest napisane to zespoły, no bo to nie wejdzie. To tak mi ledwo wejdzie. Więc ucinamy to. Ale zostawimy sobie to po prostu. Tu położymy to. To był 16 czerwca 2010 rok. To w ogóle tu miałem rzucić, a nie tutaj. Sorry. Te bilety już tak wyglądają, ale mają tyle lat, że jeszcze dobrze, że coś tu pisze w ogóle na to. Człowiek by się zdziwił, że to coś pisze, no ale pisze jeszcze. Pisane jeszcze jest dobrze. Potem był też z moim tatą, byłem na koncercie. 1 października 2010 rok, 90 zł, jam symfonicznie. To były te trzy koncerty, na które poszliśmy na sali kongresowej, czyli Budka Suflera, Perfect, cztery, Baim i jam. To był wtedy ten okres, co byliśmy w 2009 i w 10 chodziliśmy tak z tatą. Teraz ten mówi, że on tak zdrowotnie słabo, że on by nie poszedł. Na tą Sandrę poszedł teraz, ale bo lubi ją akurat, ale jeszcze chcę z nim na Enigmę może się wybrać. Jest taki zespół, który ma oryginalnie przyjechać do Polski. W oryginalnym składzie Enigma. To jest tam założył to właśnie ten ojciec Sandry. Mąż albo ojciec, chyba ojciec tej Sandry właśnie. Ale niestety teraz wirus to nie ma jak pojechać, więc pewnie raczej po to się nam to zrobimy. Tu jeszcze wytnę trochę, bo jest... Jeżeli w ogóle nie będą jeszcze, zobaczymy czy przyjadę. Nierówno, widać, że nierówno wycinam. Nigdy nie potrafiłem równo ciąć. Lecimy dalej, znowu jam, patrzcie. Jam to jam jednak. Zawsze na częściej na nich byłem. Jam, potem drugi, bo się wkręciłem. I zobaczcie, pierwszy koncert jama kosztował 38. Drugi też 38, ale potem zobaczycie cenę, o co mi chodzi. Drugi też 38, tu nie trzeba nic wycinać. Tu wam nic nie opowiem, bo nie pamiętam. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Koncert jak koncert zwykły, normalny, fajny.
Tutaj ciężko będzie to włożyć teraz. Tutaj dziwnie jakoś tak wycięte, czekaj. Minimalnie dłuższe tu jest. Tu mógłbym ewentualnie trochę odciąć. Coś tu pisze, ale... A deserter na ta Przemyk, ani ta, jakie zespoły jest i Drinkers w Stodole. Kult. Kult to często tam występuje. Ostatnio to chyba ze dwa dni grali, czy trzy dni. Dobra, weszło. Jakoś ucięłem. Trudno. Jest koncert, jest. Tak to wygląda na ten moment. Się wszystko zmieści, bo liczyłem. Jeszcze mam takie papierkowe bilety, ale nie wiem, nie wiem, w którym one... Nie wiem właśnie, czy ja nie będę ich wcześniej dołożyć, ale nie pamiętam. Mam jeszcze takie. Koncert zespołu Sex Bomba 2016. No i jeszcze dwa, raz Lady Punk i dwa razy Perfect z klubu Parko. Oni tam nie... A to jest Perfect 9 grudnia? Ale którego roku właśnie? A, tu jest 2009 Perfect. 21.04.2009. To już popieprzyłem. Powinienem dać to tam, ale ten bilet to jest... Takich nie bardzo wliczam, bo nie byłem na koncercie, ale za... te bilety są... Ja po prostu na końcu może gdzieś tam ulokuję, że były po prostu. Ja wolę te takie chyba segregować, bo... Mogę też go tu niby dać, tutaj gdzieś na przykład włożyć, czy nie wiem. To jest w ogóle 31 kwietnia. To ja w 9 byłem. Na dużo koncertach widzę. Dobra, to jest bilet po prostu, może gdzieś go ulokuję, gdzieś tam po prostu, żeby był na końcu, że był. Wolę takie bilety, te bardziej lepsze, bo te są takie... Podpisałem Perfect niby. Na nich byłem, to są bilety, ale... Tu jeszcze Perfect 9 grudnia, a to był Lady Punk. Pamiętam, jeszcze wtedy tą płytę można było kupić. Czekaj, była płyta chyba wtedy do kupienia ich... Nie Miłości Władza, tylko... Dziewczyny dzisiaj z Bile Kim nie tańczą, to się nazywa tytuł płyty, jak on się nazywał? Czy to był tytuł takiej płyty? Nie, to był inaczej. Czy to był tytuł? Już nie pamiętam, jaki tytuł był wtedy tej płyty. Może Dziewczyny byle dzisiaj byle z Bile Kim nie tańczą? Może i tak to było, nie pamiętam. Wtedy była ta płyta, to był 2000... Nie, w 11 powstała zaraz, to w 11 była płyta, no. Tam była piosenka Mój Świat Być, to był 2011, to pewnie koncert był w 11. To dopiero do niego bym doszedł i tak. To było z okazji tej płyty promocji. Tam można było kupić tą płytę. To chyba tak się nazywała ta płyta. Mam ją w domu, ale nie mam teraz przy sobie, więc... Trudno, przepraszam. Następny koncert to jest Perfect. Właśnie 2000 to był, sprawdziłem rok. To był 2011, bo sprawdzałem. Bo mam tą płytę XXX, to jest płyta z 2011. Albo to była z 10 płyta, bo ona mogła być pod koniec roku wydana. To mogła być z 10, mi się wydaje. To było 300, z okazji chyba 300-lecia tego. Dlatego nazwali to XXX. Fajna płyta, fajny koncert był. Pamiętam, że wtedy miałem żałobę akurat w domu, ale już bilet wcześniej kupiłem, to pytałem ojca, czy mogę. Babcia mi wtedy zmarła. W tym okresie, właśnie w lutym, ona mi zmarła mi, ale ja miałem wcześniej bilet kupiony i spytałem się, czy mogę iść, że nie będę się bawił. Mówiłem, tylko posłucham sobie po prostu. No tak może było głupio faktycznie, no ale już no... Już zakupiłem ten bilet, to szkoda mi było, a to jednak kosztowało 52 zł, wie to jednak... Już było, to było. Fajny koncert. Z tego chyba nie wrzucałem nic na kanał Sebol TV, bo ostatnio wrzucałem coś innego. Stare zaległe, stare znalazłem. Słuchaj, to tu bym uciął ładniej to. Tu Lady Punk z orkiestrą symfoniczną, tylko strasznie porwano. Oni tak to rwali, żeby było wiadomo, że skasowany bilet. Szkoda. A tu trochę utnę na pewno, bo jest brzydko. Tu nie utnę niestety, tam trudno. Tu ładnie uciąłem. W miarę ładnie. Z tymi fanami, jakby ktoś pytał, to z tymi fanami teraz, co się spotkałem niedawno, to napisali mi na Messengerze, że chcą się spotkać. Oni nie są z Warszawy, ale przyjechali po prostu na chwilę w odwiedziny do kumpla. I ich podwiózł kumpel. I chciałem nawet ich odprowadzić tam potem. Mówię, że odprowadzę was. Może on mówi, nie, bo tam kumpel na nas czeka. I... Cyknęli se fotę, mówię, róbcie ile chcecie. On się pyta, czy mogę cię objąć. Nie chodzi, że... Ja tak pytałem się, tylko żeby nie było, że obejmowanie, bo my nie geje. On mówi, nie, ale... Bo ja myślałem, że w tym kontekście pytam. Pyta, nie. Pytam się, czy mogę cię objąć, w sensie, bo nie wiem, jak youtuberzy, czy można ich obejmować. Ja mówię... W sensie, że zdjęcie takie nie, żeby objąć, tak, tylko tak, wiecie, na ramieniu położyć, żeby tak we trójkę się zmieścić. Ale mówię, no czemu nie? Ja jestem youtuberem, który... Nic mi nie przeszkadza. Chcecie, to zróbcie sobie zdjęcia 10, 20.
Może inny youtuber by się nie zgodził, a ja co tam mam, wiecie. Specjalnie ktoś przyjechał do mnie na weekend, tylko chcieli pod pracą mnie się ze mną spotkać, ale... Ale mówią, że nie bardzo, bo ja mówię, nie chcę ryzykować tam. Lady Punk z Orkiestrą Symfoniczną, to jest ten koncert, na którym byłem. Nawet chyba z tego są właśnie wrzucone tej... Na kanał Sabo TV są wrzucone te... urywki z tego koncertu. No. No lecimy dalej. Tilaf, trasa Polskie Mięso, powstała piosenka Polskie Mięso. Fajna piosenka, to Polskie Mięso zaczyna mi nie smakować, fajny utwór. Kazik Staszewski był gościem, a support był Hatif Nats i Elstad. Trasa Polskie Mięso, 2011 rok. Normalny koncert, Kazik Staszewski gościem. Nic tu nie mogę powiedzieć ciekawego, nic się nie wydarzyło. Pieniędzy nie znalazłem drugich na koncercie Tila. Nic z tego. To był 2011, to był luty, to był marzec. Styczeń, luty, marzec. Tu jest październik. Nie, to jest listopad, bo 11. A tu mamy znowu dżem. 9.12.2011. Normalny koncert, nic nie mogę też powiedzieć. I cena jaka już była? No, tu nie ma. Tu wam jeszcze nie pokażę, jak ceny od 308 wzrastały, bo tu nie ma cen. Została chyba urwana tutaj, tu była cena, może mi się wydaje. Tutaj, gdzie urwali tutaj. Nie ma tu ceny? Mogę gdzieś w internecie znaleźć, jaka cena była, bo są, ale... No, ale nie powiem. Tu było 40 chyba ileś, czy może było, już było więcej na pewno. Tak to wrzućmy, żeby było tak. Czyli to idzie tak po prostu od góry, poczekaj. Tak jak to pięknie wygląda. Raz, dwa. Potem ten. Tak może być nawet, fajnie to wygląda. Potem Kora. Jedyny koncert, który mi się udało złapać. To było jeszcze jak ona była, jeszcze chyba była zdrowa. Nie wiem, czy ona już była chora wtedy, czy ona już dawniej była, ale ona wróciła wtedy po paru latach, w 2011 roku. Pamiętam jeszcze mojego kolegę, co znam od pierwszej klasy podstawówki. Jego brat był. Tak biegnął, żeby pod sceną być. Nawet nie przywitałem się z nim, bo nie krzyknąłem, że ja jestem, ale widziałem go. Fajny koncert, fajne piosenki zagrała. Utwór też jeden fajny, którego nie spodziewałem się może na końcu, jako bis taki. To jeszcze utnę, bo to brzydko wygląda, trochę wystaje. O Jezusie, kochany Panie. Co ja robię? Dobra, lecimy. To jest tutaj. Tilaf jest tutaj. To jest Kora. Mam koszulkę z tego koncertu. Jedyna ciekawostka z tego koncertu, taka śmieszna historia, to, że posiadałem chyba ze 30 zł, a koszulka kosztowała chyba 35 albo 40. Mówię, bardzo bym chciał tą, co ja mam, taką, tylko na dziurę ma niestety, bo się przepaliła chyba od fajka czy od czegoś. Czy się mi zahaczyło o coś. Szkoda, bo dziurę ma. W ogóle jak byłem na jej pogrzebie, to chciałam jej to dać. W ogóle chciałam ją dać w ogóle na pogrzebie, jakbym rzucić. Ale nie wiem właśnie. Nie zrobiłem tego, mam do tej pory ją. Kupiłem ją taniej, bo gościu mówił tak na ucho mi: dobra, daj te 30. Dobra, będzie z głowy. Powiedział, że mogę kupić, to jest Kora. To jedyna ciekawostka z tego koncertu. To jest dla mnie to była legenda polskiego rocka. Szkoda, że jej z nami już nie ma, ale naprawdę to był gigant polskiej muzyki rockowej dla mnie. I co mogę powiedzieć? No, fajny koncert był. Kolejny bilet to jest Pepsi Rock, takie były koncerty w Hard Rock Cafe w Warszawie. Pepsi Rock się nazywał, Rock. No i wystąpili bracia wtedy, Cugoscy. Bardzo fajny. Ja też uważam, że jeden z najlepszych wokali właśnie ma Piotrek Cugoski, rockowy. W Polsce, to ciało. Tu są te hologramy. Tu są bardzo ważne rzeczy, tu są te. Niby te kody, te takie jakby kreskowe. Ja muszę to uciąć. Niestety. Wyrwać to niestety muszę. To się tu nie zmieści. Zakaz palenia. Fajny koncert, fajne utwory, których nawet nie znałem, bo to jakaś płyta była nowsza ich. To urwę.
To jest ten hologram niestety, szkoda to. Ale tu z boku też jest. Jakiś kod kreskowy też jest. O, hologram jest tutaj, no ale trudno. Mógłbym też tutaj uciąć, ale to szkoda z tej strony ucinać jednak. Bez sensu trochę. Nie, to nie ma sensu, lepiej to uciąć. Tam hologram niepotrzebny jest. Ten hologram to jest... Dlaczego komu? Czekaj, jak to, żeby to nie przerwać. O! No, dobra, udało się. Uciąć kawałek i będzie dobrze. Bracia, to tylko... Po prostu koncert odbył się po prostu, bo nie mogę nic ciekawego z tego powiedzieć. Koncertu. Jak to teraz wygląda na ten moment. Potem był kolejny Pepsi Rocks. Nie wiem, dlaczemu to było podpięte pod Pepsi Rock, jak to był Kamil Bednarek z zespołem. Ciekawostka z tego koncertu jest tylko jedna. Że ja byłem na połowie koncertu. A mianowicie byłem u lekarza. Musiałem pojechać, bo nie pierwszy raz byłem u jednego lekarza. Z moją mamą pojechałem, bo nie wiedziałem, gdzie to może być, a to było kawał drogi. I do tej pani mówię, że... Mówię, że potem mówię do mamy, mówię, słuchaj, to ja lecę, ty se pogadaj z panią, załatw sprawy, a ja umów się na wizytę, czy tam na coś, a ja polecę, bo ja muszę lecieć. Mówię, mam koncert, a ona mówi, czemu pan nie powiedział, to mu przełożyła może wizytę, czy coś. A ja mówię, no nie chciałem, bo mówię, już była wizyta, to mówię. I tak biegłem do tego koncertu, a koncert zaczynał się gdzieś tak 21, a ja po 20 wyszłem, od niej wyszłem po 20. A tam, żeby a to była ostatnia stacja metra, żeby pojechać do, no to było w centrum. Żeby pojechać to jeszcze do centrum, jeszcze podbiec, z tego wyjść z metra, biec tam jeszcze do Hard Rock. To ja byłem gdzieś po 22 chyba ileś, godzinę po czasie. Akurat się kończyła piosenka, która mi się podobała, to jest ta. Ta była taka piosenka ich z zespołem Stargard Muffin. Była piosenka Beautiful Morning, czy jak to? Nie wiem jak ty, ale ja czasami... To była taka piosenka, nie wiem jak ty, ale ja czasami uciekam do tych wspomnień sprzed paru. Nie pamiętam tytułu. I ta piosenka właśnie była. Na nią trafiłem, bo na tą chciałem trafić, bo mi się najbardziej podobała. Koncert. Muzyka reggae też mi czasem w duszy gra, lubię posłuchać. Więc, oczywiście takie stare bardziej, jak dub zespół, legenda polskiego reggae. Ale też był fajny koncert, o nierówno u ciebie. A nic nowego przy mnie. Dobra, Kamil Bednarek z zespołem. Właśnie nie wiem, jak się zastanawiam, jak to nazwać ten tytuł filmu. Czy segregacja to jest biletów, czy to jest... Nie wiem właśnie, jak to nazwać, tak się zastanawiam. Na pewno jest od 13 lat chodzę na koncerty, a czy nazwać to segregacja, czy co to jest, nie wiem. Co napisać, wkładam bilety do albumu, to tak nie bardzo. Nie wiem, to segregacja chyba, bo po kolei chronologicznie ustawiam. Na początku myślałem, że może zrobię tak, że... Nie wiem, na przykład na jednej stronie będą same dżemy, na przykład na jednej, potem same Lady Punk, ale z kolei na jamie jeszcze mogę być w przyszłym roku, za rok, za następny rok. To więc nie, musiałbym parę pustych tych zostawić. To wolę jednak, pomyślałem, że wolę jednak rocznikowo jak byłem, czyli według daty. To lepiej właśnie pasuje, na czym byłem po kolei. Bo tak, przecież zespoły jeszcze istnieją, jeszcze będę chodził na przykład na Lady Punk kiedyś, no to więc powkładam w trzy te miejsca, zostawię trzy, a będę na pięciu jeszcze, no to lepiej nie. Potem znowu. Sony Świr, Metallica sama. Jeden z nielicznych zespołów, który lubię z takiego gatunku. To już było 209, tam to było 198, to już 209. Tu już niestety nie dostałem się na przód, bo nie, już kolega, już ten kolega, co nam załatwił miejsce na przodzie, że te droższe, myśmy już się z nim nie widzieli, on już potem zniknął gdzieś. Do tej pory nie mam z nim kontaktu. Znaczy nie, to ja pojechałem z kolegą, który zabrał kolegów swoich i ten jeden kolega jego miał dostęp, że może dwóch wprowadzić naprzód. Miał kolegę. Tu było 30-lecie płyty czarnego albumu, przez niektórych nazywany Metallica, nie czarny, Black Album. 20-lecie tej płyty, cały album zagrany. Nawet fajny koncert. Dziwiło mnie to, że dwie starsze panie byli takie koło mnie stały, niedaleko. I myślę tak, albo lubią ten zespół, to by było dziwne, bo po 60. Albo chcieli sprawdzić, co teraz młodzież słucha i se poszli na koncert, albo nie wiem, po prostu, bo chcieli, nie wiem. Ciężko to stwierdzić, ale było.
co na ostatnim koncercie Metaliki też było, do którego dojdziemy niedługo, też były jaja. Jaja były, jaja były takie, że jakaś babcia starsza się stała i miała napisane, że kupię bilet. Tak sobie pomyślałem, może umówię się z nią, dam jej parę złotych, to pójdziemy ja na pół, ona na pół koncertu, ale nie da się, bo już nie mogę wyjść jak wejdę. Tak się mówił, że może ja wyjdę po połowie i oddam jej. No żartuję, śmiałam się tym. To już tu chyba nie wejdzie za bardzo. Sporo trzeba uciąć tutaj niestety. Tu może kawałek bym uciął na przykład. Tu już kawałek można uciąć. Bo nie, zostawmy tutaj, wolę tu jednak uciąć. Tu kod kreskowy niech będzie sobie. Ale wycięłem fajnie, elegancko. Babcia stara na koncercie chciała. Nie na tym, nie na tym, nie na tym. Na tym były dwie starsze. Stąd, ja w kinie byłem na filmie nawet. To nawet byli ludzie starsi, widziałem. No i teraz koncert, w którym byłem z moim tatą, jeden z ostatnich chyba, z którym z nim byłem, a może i ostatni. To był 15. urodziny Radia Złote Przeboje. Nawet wrzuciłem to na kanał Sebo TV. Cały koncert, który znalazłem wreszcie, bo kiedyś go szukałem. A mianowicie to jest... No to za długie jest, kurde, to też nie wejdzie tutaj. Napis długi jest, 15 urodziny Radia Złote Przeboje. Mianowicie na tym koncercie wystąpiły takie sławy muzyki disco jak Sandra, Bonnie M, Fancy, Savage, to jest ten, co śpiewał Only You, jak ktoś zna. No i Krzysztof Krawczyk na końcu i chyba jakiś zespół... Krawczyk i Nierodowicz? Nierodowicz nie było, czekaj. Czy tylko Krawczyk był? Chyba Krawczyk był jako ostatni gwiazda wieczoru. Chyba nie było żadnego wcześniej. Nie, nie było. Jak dobrze pamiętam. Czy to się zmieści? 15 urodziny Radia Złote Przeboje. To nie wiem jaka cena, bo żeśmy kupili od kogoś to po prostu. Jakaś kobieta sprzedawała po prostu i żeśmy kupili. Tu jeszcze utnę kawałek, może się uda. Tam nie wejdzie. Bo ten film, strasznie będzie długi ten film, a ja kurde, ja do roboty jutro idę, więc nie wiem. Czy ja pośpię w ogóle, czy nie? Trochę dzisiaj pospałem w ogóle. Rano pospałem długo, bo wczoraj siedziałem trochę. Pospałem gdzieś od 5 do 12 i potem wieczorem coś pospałem. Pospałem coś wieczorem strasznie, nawet sporo wam powiem. Ale do roboty przydałoby się być wyspanym, więc nie wiem, zobaczymy. Tu jest 30, tu jest następny koncert. 15 rodzin, Ata Złote Przeboje, Radia Złote Przeboje. Chciałem zajść sobie, bo tam są były jego ulubione zespoły, te takie, co on lubi. Bo mój mojżesz też nie szufladkuje w gatunku. Słucha i Dire Straits, słucha i Sandry, czasem Metaliki włączy, chociaż nie lubi, ale czasem włączy, jak mu coś, nie wiem, stanie się dziwnego, że aż dziwne. O, ciekawostka z zespołu, 30 zespołu T-Love. To jest ciekawostka. A nawet zapalę, bo to będzie taka historia troszkę, może trwać z 2 minuty, 3. To było takie coś, że miało być w ogóle... Dwa koncerty miało być. Miało być tak. 24 to był ten koncert i 23. 23 z jakichś powodów się nie odbył. Więc zrobili tylko jeden koncert, ale chyba najdłuższy, na jaki w życiu byłem. To był koncert, który trwał no i nie 2 godziny normalnie, jak zespoły grają, czy koło 2 godzin, ponad na pewno. Na początku zagrali wszystkie przeboje z zespołem starym Monika T-Love Alternative. Potem wszystkie z zespołem T-Love. I to trwało strasznie długo. A gościem był Robert Gawliński i Paweł Kukiz. Właśnie z tego koncertu mam tam wrzucone różne piosenki. A ciekawostką, że supportem było Szambo zespół, to jest taki zespół polski, Deuter. I ciekawostka, ten trzeci support, to był Paweł Krzesł. I to nie jest zespół żaden. Paweł Krzesło to jest taki typ, który stoi niedaleko Pałacu Kultury, jest taka patelnia. On tam stał, teraz w innych miejscach widzę go, widuję go czasem jak przechodzę. Niedaleko też tego miejsca, ale teraz w innych on stoi. Stoi gościu, który ma, nie wiem, ma na imię Paweł Krzesło. Imię ma Paweł, nazwisko Krzesło. I co związane jest z tym, że on ma nazwisko Krzesło, to co on, nie wiem, czy on to wymyślił z powodu nazwiska, czy coś, ale stoi gościu na patelni, po prostu... Albo ma krzesło, albo jakąś, nie wiem, wannę, czy coś tam. Po prostu, a jak ma krzesło, to przeważnie ma te nóżki od krzesła i wali w te krzesło po prostu. I stuka jakby w perkusję grał. I nawet jest na YouTubie filmik, jak on niby gra podobno piosenkę Unchange My Heart.
tego Joe Cockera. Nie wiem, czy to jest to. Ciężko tam stwierdzić, ale on stuka po prostu. Ludzie mu wpłacają, bo on se stoi i stuka. Tak robi. Tak słychać, jak on wali w drewno. Nie wiem. On był supportem. Zdziwiony byłem, że na Tilaf. Mogłem go spytać w ogóle, czy on to pamięta. Ostatnio go widziałem. Powiedział, że ja też tam byłem, bym powiedział. Ale... Takiego supportu się nie spodziewałem. Jak to jest ten Paweł Krzesło, na początku nie wiedziałem. Jeszcze za długi jest ty, o rany. To już jest napis. Czemu takie długie bilety potem robili? Muszę tutaj uciąć przy tym napisie niestety. Już mi utnę za bardzo. Wejdzie teraz to, czy nie wejdzie? Teraz dopiero na styk weszło, no trudno. Ale jest Tilaf, wszystko pisze elegancko, nada besta. Potem znowu Jam. Pamiętacie, mówiłem wam, że były wtedy w 2009, a 11 jest? Jest. W 11 Jam? Żeby nie było, jest. W 10 i w 9 kosztował 38. A tu już 42. Mówiłem, że wzrastały ceny. Wzrastały ceny. Tylko ja wam nie wiem, co pokazać wam. Nie wiem, czy to widać, ale 42. Trudno, nie ma zbliżenia. To słabo nagrywa, ale chyba widać coś tam mniej więcej. 42 zł bilet kosztował już. Różnie kupowałem, bo raz kupowałem w stodole, raz kupowałem na jakiejś stronie e-bilet.pl. Albo jakiś, nie, byłem w siedzibie, nie? Ze strony chyba raz tylko coś kupiłem. Jakiś bilet chyba. Chyba teraz będzie dobrze. Nie, za długi jeszcze. Za długie, więc tniemy dalej. Tu, gdzie napis tego e-bilet trzeba uciąć, trudno. Że nierówno, trudno. W tym nigdy nie byłem dobrym w wycinaniu równo, ale to trzeba niby równo nożyczki trzymać, żeby tak przeciąć raz po prostu. Jakby długie były, one są długie, ale to ciężko tak. Jest Jam, nic, normalny koncert Jama, nic się nie wydarzyło. Standard. Potem druga moja kapela ulubiona. I w 2012 nie więcej koncertów było. Jest taki rok, gdzie byłem bardzo mało, na dwóch chyba. Ale mogły być takie darmowe, jak Juvenali, ale ogólnie na biletowanych byłem dwóch. Tu jest 2013, wchodzimy w 13. To jest Lady Punk, Warszawa, Stodoła. Chociaż powinno być na odwrót, bo Lady Punk zaczynał w klubie Park, a w Stodole zaczynał Perfect. A przeważnie Perfect grał przeważnie w klubie Park. Dwa koncerty były, a Lady Punk w Stodole częściej grał. Nie wiem dlaczego. A to Lady Punk śpiewa w piosence "Pogasły światła sceny, po plecach klepie ktoś". Ten wieczorem zaczyna się balanga w klubie Park. On śpiewał. Też byli w klubie Park, byłem na koncercie, ale przeważnie to oni zaczynali w klubie Park, Lady Punk. Się zrymowało. Dobra, lecimy, tu udetniemy kawałek. Ale może tutaj bym uciął, nie, bardziej tutaj bym uciął gdzieś. Nie dużo, taki mały kawałek, o. Kogoś ten film może nie ciekawić, to albo se kliknijcie, tylko włączcie, że wyświetliliście, albo nie klikajcie, bo to jest film dla ktoś, jak ktoś się interesuje, nie wiem, muzyką, ktoś lubi kolekcjonowanie czegoś, biletów. Ja akurat zbieram to, żeby mieć pamiątkę po prostu, zawsze zbieram. Zgubiłem chyba tylko jeden bilet, widzę, jednego Jama z 2015 roku, nie wiem gdzie jest, bo nie byłem w 2017 chyba na koncercie. Szliśmy poszli z moją mamą na koncert, zaprosiłem ją, na drugi chyba Jama. Tam był jeszcze Sebastian Riddle, miał grać z zespołem, syn Ryszka Riddla. I żeśmy nie poszli, już było po koncercie Cree i miał być sam Jam. Na Jama tylko poszliśmy. Powiedzieli, że już biletów nie ma. Ja mówię, tak sobie myślę, to może zapłacimy tym ochroniarzom, może nam wpuszczą. Nie, ale nie pytałem nawet.
Plusem jest tylko to, że spotkałem z tyłu za stodołą, poszłem posłuchać, czy coś będzie słychać. To spotkałem tam z tyłu za ogrodzeniem był Sebastian Riddle i ten i gitarzysta Kramek. On już nie występuje z nimi. Występował od początku, ale odszedł w tamtym roku. I spotkałem ich, ale nic do nich nie gadałem, bo to było za ogrodzeniem. Palili fajka. Zawsze kogoś widziałem tak, nawet blisko. Potem znowu dżem. Któż by inaczej, bo co roku dżem. I tu już bilet kosztuje 49, a było 42. Mówiłem, ceny wzrastały. Nieraz po więcej. Potem zaczęło wzrastać tak po 2, po złotówce, po 3. Tutaj wzrost od 42 aż poszło 7 zł aż. Ale potem po trochu wzrastało. Oni chcieli coraz więcej. Ja im tego nie. Ale to już jest za długi bilet, to już nie wejdzie. Tu nawet cena jest, kurde, niedobrze. Niedobrze, że ten bilet jest taki. Może to utnę sobie i to zostawię tą cenę. To chyba zrobię tak, że utnę bilet, a zostawię jeszcze ten sceną napis, bo jak utnę do tego zdjęcia tutaj, tu jak utnę, no to będzie dobrze, zmieści się, ale muszę mieć też cenę. To muszę zostawić to, uciąć to i zostawić to z biletem razem. To tu nie wejdzie, nie ma szans. To tu w ogóle miało wejść. To muszę to zostawić po prostu. Bo szkoda tego, bo tu jest tyle do wycięcia. Tyle by było do wycięcia, a to są fajny obrazek, to nie chcę go wycinać, więc wytnę go tu cały, tutaj w tym. Tutaj go wytnę. O. To sobie muszę po prostu zostawić. Tu w miarę równo mi poszło, nawet. No w miarę. Nawet wystaje za bardzo, niestety. Trochę szkoda, bo tu tak fajnie wygląda, taka obramówka fajna jest. Ale mógłbym też tu uciąć. Trudno. Może tu utnę po prostu jeszcze. Bo chcę, żeby nie wystawało tak. Może tu utnę. Poczekaj. A tu jeszcze mogę uciąć. Dobra. Wolałbym tutaj uciąć. To będzie lepiej wyglądać nawet. Tu teraz wejdzie. Też trochę wystaje, ale już więcej nie będę robił. Trudno. To też tu schowam, bo muszę to zostawić, bo tu jest cena jedna. Damy tu wyżej to po prostu. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawimy na jakimś koncercie. Jest ostatnie słowo. Mam nadzieję, że przejdzie ten wirus. Potem znowu Metallica. I to jest koncert by request, czyli fani wybierali set listę na koncertach, ale powiem wam, jeszcze nie widziałem zespołu, który by dał taki koncert, że mogą se fani wybrać, co chcą na koncercie. Przecież oni mogli zagrać utwór, którego albo nie grali nigdy w życiu, albo grali, nie wiem, raz w życiu, albo parę razy tylko w życiu. A ludzie poszli na łatwiznę i każdy koncert praktycznie był standardowy. Utwory, które zawsze są na koncertach, więc w Polsce był tylko jeden taki, też taki wybrany. To chyba był... To nie był The Call of Cthulhu, chyba mi się wydaje. To był fajny... Ja lubię ten, lubię tą piosenkę, ale nie wiem, czy to było w Polsce. Taka instrumentalna... fajny utwór instrumentalny. The Call of Cthulhu. Ale niestety, nie wiem, czy to było w Polsce wybrane. Jakiś był jeden taki z tych, to nie był tak rzadko grany, ale był wybrany taki w miarę, którego nikt nie wybrał na tej trasie. Muszę to całe wyrwać, niestety. Muszę to całe uciąć, niestety. Uciąć, znaczy. Przerwać to, bo to są takie te ząbkowe jest. Tylko jak to, ja bym to chciał to machnąć raz po prostu. Wziąć to, zagiąć dobrze. I machnąć. Nie da rady. To kawałek tylko utnę. I teraz. Dobra. Nie urwać nic. Nie było to brzydkie. To był. A, czyli w 13 roku. To był 13 rok. Byłem tylko Lady Punk i Jam. To tylko dwa koncerty właśnie zaliczyłem. Jakieś darmowe pewnie były. Bo ich trochę było. Tak to teraz wygląda. Następny koncert to jest 2014, znowu Jam. Znowu jest ciężko z tym wycięciem. Fajna grafika taka wyjątkowa, takiej nie było na koncertach. Tu mogę trochę uciąć trochę, bo nie musi być dołu widać ich, aby twarze było widać. Ale trochę muszę i tak uciąć pewnie. To i tak jakbym tutaj wyciął, to i tak nie wytnę. Musiałbym wyciąć twarz, to nie. Muszę znowu tak samo zrobić, też tu wyciąć. I tu już patrzcie, 51 zł, a było 49. Mówiłem, po 2 zł podrożało.
2 złote, mówiłem tak, a dałem 49, to, dałem, to w przyszłym roku dałem 51, to jest tylko 2 złote. Potem było 50 na przykład 3, mówię, dałem 2 złote więcej. Ale tak się mówi, ale to potem mogło do 100 aż dojść. Tak pewnie może będzie, jak będą jeszcze grać. Ale to tak się śmiałem tylko tak. Tu bym tego nie ruszał, bo to fajnie jest, to wolę to wyciąć jednak. Tylko gdzie tu wyciąć, poczekaj. Uda się jakoś, damy radę. Napisz, że musi być. Chyba, że tu bym trochę uciął, tutaj troszeczkę. Mógłbym trochę tu uciąć. Czy tak zostawić? Nie wiem właśnie, kurde, jak tu zostawić. Dobra, na razie tu utnę. Na razie utnę, to pomyślę zresztą, zobaczymy. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. Niby nie, mógłbym tak zostawić, nie jest tak źle. Tu tylko ten mógł te białe uciąć, o. Tu mógłbym te białe niby tylko, albo górę uciąć. To wolę górę jednak jeszcze, bo sporo można uciąć. Do napisu jeszcze daleko jest to, więc można górę sobie uciąć. Jeszcze można dać jeszcze z centymetr. Dobra. Jest gitara. 51 zł już, cena podrożała. Żeby tylko nie zepsuć tych, muszę to wsadzić to głęboko, ale nie popsuć tych. Takie fajne, te takie te. Jak to wsadzić tam, żeby nie popsuć tego, czekaj, muszę włożyć czymś popchnąć, bo tak to ja palcem, to ja zniszczę to. Muszę to jakoś wsadzić. Żeby tylko tego nie urwać. O! W miarę dobrze jest, tak to wygląda. Potem 2014 rok, znowu 16 potem już. No i w 15 nie mogę znaleźć dżema, nie wiem dlaczego. 2015. Jak znajdę, to kiedyś wrzucę, nie wiem. Gdzieś szukałem, teraz po tych torebkach szukałem, bo tam kiedyś w szufladzie miałem. Ale nie mogę znaleźć, więc to jest Lady Punk, 35 lat na scenie. Z moją mamą byłem. Pamiętam, że jeden bilet kupiłem, a drugi nie było już, bo Lady Punk zawsze się wysprzedaje. Pamiętam, jeden bilet kupiłem, bo jeden był. Jeden kupiłem. Obydwa gdzieś kupiłem w ogóle chyba od kogoś, bo nie było w ogóle biletów. Co ja gadam? Bo na Lady Punk zawsze się sprzedają bilety i to szybko. Ostatni też przegapiłem, w grudniu nie było. Teraz miał być, w kwietniu miał być dodatkowy, bo ludzie sobie zażyczyli w marcu. Dodatkowy. No i w kwietniu miał być o dwóch takich, co ukradli księżyc. Nie wiem, czy całą płytę by zagrali. Może rysunkowej bym się w końcu doczekał, ale to wątpię. Pewnie by zagrali całą płytę, te dwie. O dwóch takich, co ukradli, ale bez tej piosenki, znając ich. Teraz się nie zdziwię, że tak będzie. Bo ten koncert będzie kiedyś na pewno. Tak pewnie będzie, no ale... Rysunkowy się chyba nigdy nie doczekam w tym życiu swoim. Tu odetniemy też, bo to paskudnie to wygląda strasznie, bo są bilety już tak zniszczone niektóre. Czy to jak najszybciej trzeba wkładać, żeby one jeszcze jakoś... Jeszcze myślałem, że może tu jakimś tym zszywaczem wezmę. Ale nie ma sensu, że to zepnę tu, żeby nie wypadało, ale... To jest 17.04.2016. Teraz... Koncert, który będzie ktoś zdziwiony może. Jest Marcin Styczeń, klub Hybrydy. Byłem na jednym koncercie mojego sąsiada. Bo, ponieważ ja stwierdziłem, że raz wesprze go. Bo normalnie to on gra przeważnie dużo takich też darmowych, takich gdzieś tam przy kościele, tam gra czy w jakichś w knajpach różnych, też darmowe są dużo. A tu jeden chciałem, bo to było jakiś tam, to nie był urodzinowy ten? Co miał 20 lat na scenie, to nie był ten, bo on miał 20-lecie takie. Niby nikt go nie zna, on 20 lat na scenie, też byłem zdziwiony. Niby nigdy nie słyszałem o nim tak naprawdę wcześniej, a on już 20 lat grał na scenie wcześniej, tylko nikt nie słyszał po prostu, to o to chodzi. Tu mogę na pewno wyciąć ząbki, ale to za mało i tak jest, to nic nie da. Same wycięcie tego to nic nie da. Ale to jest tak, że...
Tu trzeba będzie uciąć albo tu, albo tu. Wolałbym tutaj uciąć. Tu jest godzina 19, tu jest to, po co to jest potrzebne. A, bo tu jeszcze jestem do wycięcia ząbkami, to. I to trzeba będzie to uciąć, tak, to tu były przez te, aha, dobra, potrzebnie cię. Oj, oj, oj. Wiedziałam, że źle przerwę. Błagam. Nożyczkami wolę jednym, bo się boję. Dobra, jest lepiej. Takie krzywo cały czas jest, kurde, mnie to denerwuje. Marcin, styczeń. Teraz znowu dżem. Jak zwykle, 2016 rok. Dżem to dżem. I zobaczcie, było 51, tak jak mówiłem. Było tak, 38 dwa razy, potem 49, 51 i nagle 55. 4 zł drożej. Tu macie 55, a następny jest 18 rok i już 60. A w 17 nie mam, dlatego zaraz wam dojdę do czego. A to już mówiłem tą historię o dżemie, że niestety nie zdążyłem, a były takie perełki, grali wtedy. W 2017 roku grali słodką, grali te przeboje takie naprawdę, których nie grają po 5 lat nieraz. Oni mają taki kaprys zespół, że nie wiem, mówi, że perełki się pojawiają raz na jakieś parę lat, takie mało grane. No i wtedy właśnie było. A wtedy powiedzieli mi, że już nie ma biletów. Ale spotkałem, z daleka widziałem syna Ryśka Rydla, to wiem, to się odbiłem tym, że widziałem, jak na fajka wyszli z gitarzystą Kramkiem, to akurat. Kurde, palec mi weszedł do tych. No jej, no. Idź. Teraz czy to wejdzie teraz, czy jeszcze coś trzeba uciąć. A tu trzeba włożyć. Tu jest gość specjalny, Kri, żeby nie było, tu jest, o. Czyli zespół Bastka Rydla. Kurde, nie mogę wyjąć tych. Zresztą drugi to materiał będzie, myślałem, że krótszy będzie. Ale będą mieli ludzie co oglądać jutro, jak będę w pracy, to niech sobie oglądają. To bym nie wycinał, tylko tu bym wyciął w razie czego tutaj. Tam jest napis, że gość specjalny. Kryzys płyta, więc nie będę ucinał tego. Jeszcze mógł trochę. Tak nierówno mi to idzie, no trudno. Jestem taki dziwny, że chciałbym równo to wyciąć, ale trudno. Teraz w miarę może jest też krzywo. Widać nawet, że to jest krzywe. Przecież to widać. No. Jakby nie patrzył, to jest tak strasznie krzywe, że... W miarę teraz może wygląda też niedobrze, ale trudno, nie patrzmy na to. Liczą się wspomnienia z tego koncertu albo coś takiego w tym stylu. Tu jeszcze mógłbym trochę jednak uciąć. Dobra, gość specjalny Kri. Nie uciąłem nic zbędnego, zobaczymy jak to wygląda teraz. Coś niektórzy mają różne jakieś hobby, czy swoje te, nie wiem, pasje, czy jak to się nazywa. Moim hobby było chodzenie na koncertów. Polską muzykę lubię wspierać, więc... Nie tylko polską, ale głównie wspieram polską w sensie, bo na zagranicznych koncertach nie byłem tak dużo jak na polskich. Dżem 2016 rok, 55. No i jak mówiłem, cena zwiększyła się o 5 zł, 60 zł. Zaraz niedługo koniec materiału, więc niedługo wyłączam. To trzeba wrzucić na kanał będzie. To się nie zmieści tutaj w tym miejscu, to trzeba będzie uciąć jeszcze, czyli tak kupnę tu na pewno. Dobra, nawet w miarę równo, pierwszy raz. Tu też utnę sobie.
zamkniemy i zobaczymy, czy tu wejdzie. Więc jak się wirus skończy, ja nie powiedziałem ostatniego słowa w koncertach. Jeszcze się spotkamy. Czy jak ktoś kiedyś będzie szukał, gdzie ja chodzę, to przeważnie na Dżema co roku w grudniu. I na jakieś inne koncerty, które może jakiś będę ogłaszał, może ktoś będzie też, to może się spotkamy. Na 40 urodzinach Dżema w Katowicach spotkałem Fenrir WTH, mojego widza. Można? Można. Sam się zapowiadał, że będzie. Niedaleko nawet siebie staliśmy. On był tak jakby... Z góry na niego widziałem, bo ja troszkę wyżej byłem. Takie Dżem. No i teraz 40-lecie, teraz już ten rok bieżący już. Czyli już końcówka została. 30 marca, niedawno było rok, jak byłem na koncercie. 30 marca 2019 roku, 40 zespołu Dżem, fajny koncert. Zaprosili na niego, nie dość, że jednego wokalistę byłego, czyli Jacka Dewódzkiego, drugiego. To jeszcze syna Ryśka Ridla i starych perkusistów. Po jednego to nawet polecieli samolotem, helikopter wysłali czy coś. Czy samolot. Bo jeden jest za oceanu. Nie był stąd. Nie mieszka w tym. Tu rząd jest, to może to zostawię. Czy tu jest? Nie, tu jest rząd. Też bałem się kupować tych biletów, bo kupiłem go od kogoś. Nie, to na Metallica od kogoś kupiłem. Sorry, nie to. To kupiłem z tym. Na Metallica od kogoś kupiłem. A do tego zaraz dojdziemy, bo o tym zapomniałem jeszcze powiedzieć. Zostawmy tu na górze napis, to może... Czy utnijmy ten napis, czy to jest ważne? To na dole nie jest ważne, to jest ważne. To może być nawet. To na górze może być nawet. To lepiej tu uciąć. Tu bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, bla, bla, bla. Pierdolenie o szopenie takie. Może tutaj będę wrzucał, bo tak śmiecę trochę. Nawaliłem tego. No tak głupio nawet. Tu jeszcze trzeba uciąć. Ua. Może nazwę tego Ticketmaster, nie wiem, czy to jest potrzebne. To z tyłu jest napisane, może to utnę. To trudno, to utnę tutaj to. Bo niech ten kod kreskowy będzie, że to niby jest jakiś oryginalny, żeby nie gadany, bo... Dobra, Dżem jest. Dwa bilety były, bo byłem z mamą. Czyli w 18 też byłem na małych koncertach. Na jednym tylko. W 16 na dwóch chyba byłem tylko. Nie, na trzech. Lady Punk jeszcze. Brakuje mi paru biletów, muszę gdzieś poszukać. Bo jeszcze na Dżemie byłem w 15, jestem pewien nawet. Ja tylko raz nie byłem, a potem byłem zawsze. No i teraz Metallica World Wire Tour 2019 z okazji tej nowej płyty, która mi się podoba. Support był Ghost i Bokassa. Nie byłem na supporcie, bo mi się nie chciało. Ghost to jakoś, nie wiem, jakoś może mi nie pasował, nie wiem, jakoś nie przekonałem się do niej. Może się boję duchów i dlatego może nie byłem. Tu trzeba będzie uciąć? No niestety trzeba będzie. To na górze też chyba utnę po prostu ten napis, to po pierwsze. Bo już te bilety tak wyglądają, że trzeba już szybko je wkładać, bo potem zapomnieć, bo potem naprawdę by się już niektóre to całkiem wyblakły już. To utniemy to jeszcze tu na górze, czy tu na dole? Nie bardzo tutaj. Zobaczmy to tak w tym. Może jakoś tak bym dał, nie wiem. Utnijmy tutaj na górze, trudno. Niech to na dole będzie może. A wolę jednak, żeby to było bardziej w środku wsadzone, dlatego tak ucinam. Na tym mi bardziej zależy, żeby to bardziej było tak. Żeby to bardziej było wsadzone, bardziej niż nie wystawało, żeby nie tak. Czekaj, czy tak to włożyć, czy tak? Czy to jest bez różnicy? Czy tak Metallica, czy tak? Czy to chyba bez różnicy jest, czy tak, czy tak? A wszystkie wkładam jak? Nie wiem. Głównie tak. Może faktycznie lepiej tak. Żeby tak się na to patrzyło, tak o. Od tej strony, aha. Tak właśnie lepiej się wrzuca właśnie.
Tu dobrze, tu świetnie. Tu reszta była dobrze, bo to tylko drzema niektóre były takie dziwne. A tu źle. Tu bym inaczej było. Jednak wolę tak, bo tutaj żeby było widać z tej strony. Że tak sobie no, możesz przeglądać. To fajnie wygląda, podoba mi się to. Dobrze, na album znalazłem, bo to były zdjęcia moje, ale tam mało było, to wywaliłem je do innego, bo jednak to lepiej wygląda, mi się wydaje. Teraz z kolei jak tak bym oglądał, to nie będę widział ich. To i tak dziwnie, dlatego że z tej strony jakbym oglądał, ale z tej się ogląda. Potem była Kasia Kowalska, to był niedawno koncert, na który poszłem przypadkowo, bo nie wiedziałem, czy iść na nią, czy nie. Zawsze chciałem jej posłuchać na żywo, ona ma też fajny głos. No i poszłem po prostu i już. Fajny był koncert. Co to jest tutaj? Metallica ile kosztowała? Nie widzę ceny. No ja od kogoś kupiłem akurat. Bałem się, że ktoś sprzedał złą w ogóle bilet, ale na szczęście okazało się, że to legitny był. To jakaś chłopak jakiś sprzedawał przez jakąś matkę swoją, mamę. Mówi, że to mama będzie moja, to pan weźmie. A Kasię Kowalską też, jakby ktoś mówił, że ona jakieś dziwne ekscesy robi. Czy coś ostatnio, że jakaś córka, że jakieś narkotyki. Nie wchodzę w to. Ja byłem na koncercie, oceniam gwiazdę, jak śpiewała. A co robi prywatnie, to niech robi. Dla mnie może nawet wszystko robić. I tyle. Ucinamy tutaj to. Uuu, 69 zł, jaka dziwna cena, 69. Kurde, zboczona cena. Żarcik był taki, żeby ktoś się nie ten. Tego nigdy na to nie wpadł, nawet na to, że żarcik. Że ta cena w ogóle. Tu jeszcze utnę muszę, niestety muszę to uciąć, bo to nie zmieści się. Chcę, żebym napis był 100 dała tutaj fajny. Chyba w Stodole byłem na największej ilości koncertów, tak podliczyłem teraz. Tak a propos. Najwięcej w Stodole byłem, widzę. Prawda, Stodoła się przebija tylko. No i Narodowy parę razy. Tylko głównie do Stodoły chodzi. Jeszcze muszę troszeczkę uciąć, troszeczkę. Te zdjęcie nawet fajne Kasi Kowalskiej, jakby w jakimś tym była, nie wiem. Nie sauna, tylko to tak wygląda, jak taki jakiś, nie wiem, jakby gdzieś usiadła. Nawet fajnie to wygląda. Fajne są te zdjęcia takie z obrazkami, a nie takie jakieś, takie byle jakie. Tylko napis. Dobra. Niestety musimy twarz niestety jej zakryć. Ale jest 69 zł. I dwa ostatnie bilety nam zostały. I musimy kończyć. Sandra, zaprosiłem mojego tatę, bo jest fanem jej. Też się zdziwiony byłem, że tyle ludzi na koncercie, jaka kolejka. Miałem jeszcze być na jednym koncercie, tam w tym właśnie Progresji, bo to fajny klub, strasznie dużo miejsca jest. Miał być stare zespoły, miał być tak. Róże Europy, miał być Tomek Lipiński z Balazji. A koncert odbył się, ale ja nie kupiłem biletu, bo miałem wtedy pracę. A i tak nie kupił, bo bilety się dziwne, bo się wysprzedały. Wyprzedały się, byłem zdziwiony. Sandra jest włożony. 159 zł to też taki drogi. Najdroższa to chyba Metallica była, ta 200 ileś chyba. Z tego co zauważyłem. Chyba najdroższa była Metallica. Ta ostatnia też była 200 ileś. Ja nie wiem ile ja zapłaciłem za nią. Szkoda. Musiałem te sektory policzyć, ile one kosztowały. Ale chyba Metallica 209 na tym czy na Narodowym. Zaraz zobaczymy. Nie, 198 by request to nie. Potem chyba Jam, któryś 90. Nie, Elton John. Sandra to normalny koncert, był nawet live z tego jest zapisany tutaj na kanale Sabol TV. No i ostatni koncert, na jaki do tej pory byłem, 7 grudnia 2019 rok. Znowu Jam, znowu z mamą byłem, zaprosiłem ją.
Niestety z tego powodu, że jestem niestety takie jest życie, takie życie jest, tego się nie wybiera, jestem po prostu i raczej to się we mnie nie zmieni szybko, albo wcale, jestem po prostu samokrytyczny. Ktoś powie, że strasznie jestem samokrytyczny, ale ja tak powtarzam to, że raczej nie wiem, czy ja w tym życiu z kimś będę, więc to lepiej. To zawsze miło zaprosić mamę swoją, rodzicielkę swoją, niż pójść samemu. Nie ma się z kim, to lepiej pójść z rodzicielką, bo... Jak wiecie, z piosenki 4:45 mogło mnie tu nie być przecież. A jestem, więc... Muszę tu uciąć niestety. Za małych ma nawet będzie. Teraz trochę przesadziłem nawet. Nie, nawet nie. Elegancko to zrobiłem. I 75 zł już wziąłem, zobaczcie. A to było 40 urodziny, to może dlatego. To by było na tyle z mojej kolekcji biletów na ten moment. Na dzień dzisiejszy mamy. Mamy dzisiaj 16 już maja. Nagrywane jest to w nocy. No i co? Mamy dzień 16 maja i miłego oglądania. Ktoś chce posłuchać ciekawych historii i biletów pooglądać. Proszę bardzo. Zatrzymajcie się. Może tak zrobię zdjęcie, nie wiem. Tak to właśnie wygląda. Pokażę wam jeszcze raz. A, i może podliczenie zróbmy biletów. O, z chęcią policzę. Tak to właśnie wygląda. Zaraz zrobimy podliczenie, ile wydałem na te bilety. Kometaliki nie pamiętam, tak na oko wpiszę. 200 chyba. Też 200 coś chyba zapłaciłem. Czy więcej? Metalika, zaraz. Dobra, mniej więcej. A Gemma 90 zł. Dobra, mniej więcej podliczymy te. Zapalimy papierosa. Chyba będę spadał niestety. Nie będę dalej chyba siedział. Chyba będę spadał, tutaj wam powiem. W sensie nie posiedzę, bo chyba do roboty i przejdę do roboty, to nie bardzo... Siedzieć już nie ma sensu, już pierwsza godzina. A na 6:30 muszę być w robocie. Więc o 5:00 wstaję, bo ja się budzę o 5:00. Pół godziny sobie jeszcze leżę, bo tak lubię. I pół godziny się przebieram tego i o 6:00 wychodzę. Nawet po 6:00, bo ja szybko jadę, dwa przystanki. Podliczamy teraz bilety. I to trzeba niektóre razy dwa liczyć, ale ja nie liczę razy dwa, bo jak z mamą byłem, to nie wiem, czy to liczyć razy dwa. Kurde, nie wiem, bo na Budce Sflera byłem, jako dwie osoby byliśmy. A liczę, ile ja to tam na siebie, tak jakby, bo mi o to chodzi. Bo to tam, że z kimś byłem, to nie liczę, bo to... Tak jakbyśmy dzielili na dwóch. Liczymy. 40, dodać. 99, dodać. I zróbmy to tak. Jak ktoś dotrwa do końca tego filmu, ale nie. Chciałem wam zagadkę zrobić, żebyście zatrzymali ten film teraz i zgadli, jaka będzie cena, ale to przecież ktoś przewinie dalej film i zobaczy, jaka cena będzie. To nie. To, bo nikt mi nie udowodni, że nie oglądał do końca, bo chciałem taki numer zrobić, że kto zgadnie, tego pozdrowię na następnym filmie, czy coś. Ale nie, to nie da rady, tak nie przejdzie to, bo ktoś może do końca obejrzeć. To musiałbym w ogóle nie podawać ceny. Potem nagrać, ale ja wolę już w jednym odcinku, żeby to było. To już jak ktoś zgadnia, nie ma jak udowodnić, ale zabawcie się tak naprawdę. Może, bo to nie ma sensu, bo paru ludzi pozgadnie, bo przewinie i będę musiał wszystkich pozdrawiać. Po prostu powiem dziękuję wszystkim, którzy zgadli. Teraz mogę powiedzieć. Kto zgadł, to szapoba dla niego, jak mu się uda. 45 Lady Punk. Nie, 35 Jam 45. Dodać.
Tina w 50, perfekt stuwa, czyli 150, szybciej będę liczył, nie będę się bawił. Potem 36 i stuwa to 136. Dziwna cena za Tila w 36, taka nierówna. Dżem też 38. 38 i 70, czyli dodać 38 i 70. Kurde, to było 108, mogłem wpisać. Dobra, nieważne. Potem Elton John stuwa, Metallica 198, czyli 298, dodać Jam 90 i 38 to jest 128. Dodać, już tysiaka przekroczyłem, to wam powiem dla ciekawostki. Dodać, a perfekt 45 i 50 to jest 95, dodać. Tu nie wiem, ile ten Tilaf kosztował, szczerze. Nie wiem, ale ostatnio Tilaf ile kosztował? Tak na oko będę musiał wpisać. Ostatnio Tilaf był drogi chyba. Nie, 36 kosztował, tu nie wiem ile. Zróbmy tak 50, dobra, na oko to. Bo nie wiem, ile to kosztowało, naprawdę. Nie mam tu ceny najgorzej, szkoda, dziwne to jest. Wpisał gdzieś na YouTubie pewnie, ile to kosztowało. A zobaczyć cenę może jest? Z ciekawości zobaczę, to mi zostanie, to zapamiętam i to. Zobaczymy, czy znajdę cenę. Jesienna klubowa trasa, polskie mięso. Nie ma. No nie mamy cen. To jakaś piosenka, to jest w ogóle polskie mięso 91-2011. Niebezpieczne dziewczyny i chłopaki, dziewczyna z bloku. Co to jest w ogóle? Live 2007 coś. To są piosenki jakieś, nie wiem. Stadion jest piosenka, Hello. Nie widziałem tej płyty nigdy, Monika. Ciekawe, co to jest za płyta. Dwa razy w stodole. Nie wiem. Policzmy tak po prostu na oko. Dajmy, tu było 38, to dodajmy 50 może, nie wiem. Na oko tak policzmy, 50. Tak na oko policzmy. Dżem też nie wiem, ile tutaj nie ma cen. Wcześniej kosztował w stodole 38, no to powiedzmy... Dwa razy był po 38? Tak, no to powiedzmy tutaj będzie... Jak następny był ile? Następny był... Już 42. No zróbmy tak 40 po prostu. Tak krakowskim targiem po środku zostanie. Korra. Kola też nie ma, ale chyba 50 zł, coś takiego, czy 50 ileś. No to zróbmy 50. Jak nie będę wiedział, tak na oko powiedzmy. 32 bracia. 32, taka dziwna cena. Bednarek 20, chyba najtańszy jaki tu był chyba. 20. Metallica 209. 15 rodzinne radia złote przeboje. Nie pamiętam, to koło 100 kosztowało chyba 90 zł, coś takiego. Policzmy 100, żeby było równo, nie wiem, tak na oko. Może było nawet powyżej trochę 100, nie wiem. Bo to kupiłem od kogoś po prostu dwa bilety. Może i za 90, może i za 80, nawet, może one mogły nawet za 80 być. Ale już nieważne. Nie wiem, jak ja wtedy liczyłem, to wtedy. Od kogoś kupiłem, bo to było zaproszenie, niby ktoś dostał, ale nie mógł ktoś pójść. To było takie zaproszenie. Czystka Tilaf kosztowało 45. Nie, to nie mogło tamto 50 chyba kosztować. Tamten Tilaf nie mógł 50, tak tu 45. To trzeba tamto też dajmy 40, może nie wiem. 5.
Jak ta 30 kosztowała 45, to tamta nie mogła być droższa. Nawet nie wiem, czy nie tańsza była, też mogła być 30 zł, coś takiego. Dobra, na oko tak, nieważne. Dodać 45, dodać dżem 42, dodać Lady Punk 45, dodać 49 dżem, dodać 198 Metallica, dodać 51 dżem, dodać Lady Punk 55, dodać Marcin Styczeń 45, dodać 55 dżem, dodać 60 dżem, dodać 90 dżem, ja wtedy liczyłem podwójnie chyba, dlatego wyszło więcej, to będzie mniej naprawdę. Ta kwota była wtedy policzona podwójnie za bilety pewnie, a nie, tu Metallica jeszcze za 200, liczmy 200 równe daj, żeby tak łatwiej było. 69 Kasia, Sandra 159, będę dwa razy policzyć Sandrę, bo zapłaciłem za dwa. Zapłaciłem, no ale... A czekaj, to zapłaciłem za dwa. Bo tamtych nie pamiętam, czy płaciłem razem, ale liczę, ile ja wydałem, tak jakby na siebie, bo to jakie... Ja jako jeden bilet dla siebie liczę. 75. Wyszło 2868. Czyli powiedzmy ponad 3000 by było, bo Sandrę płaciłem ja dwa razy. Ponad 300. Czyli trójkę. Imprezy te wszystkie mnie kosztowały, cała ta impreza. Co się nazywa ten album. Ponad prawie 3. Najdroższy był. Czyli to by było na tyle. Wszystkie bilety, które są. I jeszcze nikt tego nie ogląda, bo to za długie będzie. Ale kto obejrzy, miłego oglądania. Wejdzie to na kanał główny, wejdzie. Tak to właśnie wygląda. I widzimy się na następnych koncertach. Może będę kiedyś ogłaszał, to może się spotkamy. Gdzie będę grał? Może ktoś będzie też szedł przypadkowo. No i trzymajcie się, czego tam możecie. I na razie. Do następnego. Jeszcze jedna nuta powstanie, ale poważna taka naprawdę. Tak z zapowiedzią. Będzie ważny, poważny tekst. Bo obracam się w kręgu ludzi, którzy naprawdę mają ciężko i się użerają z debilami, więc chcę podziękować komuś. Bo widzę to na własne oczy, więc podziękuję tym osobom. I nagram jakiś fajny numer z przekazem. Ale jeszcze poczekajcie. Bo to ma być dopracowane jeszcze. I jeszcze tego nie potwierdziłem, że na pewno to będzie, żeby nie było potem. Że ja coś potwierdzam. A... Trzymajcie się.
Elowina, czy jak to teraz mówią raperzy? Pozdro z fartem na rejonie. Jak ktoś ma jakieś hobby, niech może napisze. O, napiszcie w komentarzach jakieś swoje hobby, co wy lubicie, nie wiem. Nie wiem, co robicie, macie jakieś hobby, nie wiem. Zbieranie czegoś czy czegoś. Ja koncertuję. I oby jak najdłużej. Nie wiem, ile pożyję jeszcze, więc nie zapowiadam, że długo pożyję, więc mi się wydaje, że długo nie pożyję, więc ile mi się starczy, będę chodził. Trzymajcie się, na razie.